wszystkich odznaczonych oraz wyróżnionych pragnę wyrazić głębokie podziękowania za dostrzeżenie i docenienie naszego zaangażowania w działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej w naszych miejscowościach. Państwa uznanie dla naszej pracy stanowi dla nas nie tylko zaszczyt, ale także dodatkową motywację do dalszych działań w zakresie niesienia pomocy i ratunku w sytuacjach nadzwyczajnych. Zapewniamy, że będziemy nadal z pełnym zaangażowaniem realizować nasze obowiązki na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wszystkich potrzebujących wsparcia. Raz jeszcze w imieniu własnym oraz wszystkich odznaczonych i wyróżnionych składam serdeczne podziękowania. Dziękuję. W dniu waszego jubileuszu, moi drodzy, bo już nie chcę przedłużać, bo już tak długo stoicie, mieliście już wszystkie odznaczenia. Gratuluję wam tych odznaczeń, ale chciałem ze swojej strony w dniu waszego jubileuszu stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubowie złożyć najserdeczniejsze podziękowania na ręce pana prezesa, ale również na ręce pana prezesa uczniowskiego ludowego pożarniczego klubu sportowego Florian. Wszystkiego najlepszego, radości oraz satysfakcji z podejmowanych decyzji na rzecz promowania aktywności fizycznej. Drodzy strażacy, aby Bóg wam sprzyjał, tego wam życzę, jak najwięcej dobrych, spokojnych dni w tej remizie, tyle samo wyjazdów, co powrotów. Niech was święty Florian błogosławi. Z okazji tak poważnego jubileuszu ja się skupię na życzeniach od starosty Bielskiego, który nie mógł w dniu dzisiejszym do was dojechać. Chociaż również chciałem przekazać i od zarządu głównego, od generała Pawlaka życzenia najlepsze z okazji setnej rocznicy, bo tak jak się spotykamy, zatwierdzamy te rocznice na posiedzeniach zarządu, to zawsze generał Pawlak prosi w moim imieniu również pozdrów strażaków, co oczywiście czynię. Życzenia są długie i piękne. Nie będziemy tego powielać, czytać, bo na pewno jest gorąco, a wy sobie w wolnym czasie się zaznajomicie. W każdym bądź razie zapewniam was, że same najlepsze życzenia pomyślności wszystkim strażakom i z okazji setnej rocznicy, i z okazji 30-lecia Floriana. Oprócz tego jeszcze list piękny, pochwalny. Może tylko zacytuję, bo zaczyna się cytatem Bolesława Chomicza. Nie masz państwa bez społeczeństwa, a społeczeństwa bez wartej, jedną myślą przejętej, wielkiej gromady obywateli, którzy nie byle wszystkiego żądać od państwa powinni, ile raczej spełniać wobec niego obowiązek i własnymi dłońmi dalszą budowę tego gmachu przeprowadzić. I tak by się te życzenia zaczynały. Niech święty Florian ma was pod swoją opieką. Ja tak pokrótce chciałem tylko wyrazić moją wdzięczność za wasz trud i zaangażowanie, które charakteryzują waszą służbę jako strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubowie. Dziękuję za odwagę, siłę oraz własny czas poświęcony na walkę z żywiołami ognia, wody i wiatru. Wasze poświęcenie jest bardzo ważnym wkładem w bezpieczeństwo naszego powiatu, naszej ojczyzny. Z okazji doniosłego święta stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubowie życzę wam kolejnych lat wypełnionych misją pomocy innym. Życzę też, aby wśród was tutaj młodsze pokolenie też już szukało wzorców i pasji, aby było z wami, żeby uczyło się tego dobrego, co potraficie robić. Dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość, która jest dla was bardzo ważnym dniem. Jest to czas, żeby podsumować waszą działalność za te lata ubiegłe i pomyśleć, co robić w przyszłości. Także niech święty Florian ma was w swojej opiece. Postaram się w kilku zdaniach pogratulować wam tego pięknego jubileuszu oraz podsumować działalność Straży Pożarnej na terenie gminy, ale przede wszystkim
chciałbym podkreślić, że dzisiaj obchodząc stulecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubowie, pamiętamy, że została ona zapoczątkowana przez ruch wolnościowy i oddolny po I wojnie światowej. Wówczas powstawały ponad 100 lat temu takie jednostki w naszej gminie jak w Łomazach, w Dubowie, w Chuszczy. Rodziła się w dwudziestoleciu międzywojennym Wolna Polska Rzeczpospolita. Cały wiek działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubowie to wiek kilku pokoleń uczestnictwa, poświęcenia strażaków ochotników. Dziś wspominamy ich działalność. To oni wznosili mury, organizowali Ochotniczą Straż Pożarną, doposażali sprzęt Ochotniczą Straż Pożarną w Dubowie. Chciałbym serdecznie podziękować, korzystając z okazji dzisiaj, komendantowi Państwowej Straży Pożarnej, której chciałbym podziękować za codzienną współpracę naszych jednostek OSP, OSP z Dubowa, z funkcjonariuszami komendy. Ochotnicy i zawodowcy mają jeden wspólny cel – ratowanie życia i mienia naszych mieszkańców. Dziękuję jednostkom OSP z terenu gminy Łomazy, którzy stawili się dzisiaj z pocztami sztandarowymi, a także delegacje z naszych ochotniczych straży pożarnych. Dziękuję, że jesteście dzisiaj z nami w tym ważnym dniu i jubileuszu. Dziękuję księdzu, który musiał dzisiaj opuścić, księdzu proboszczowi, który musiał niestety nas opuścić, i wszystkim księżom z terenu gminy za modlitwę oraz wspólne odprawiane nabożec w instancji zmarłych strażaków i także uczestnictwo w uroczystościach strażackich. Szczególne podziękowania chcę na koniec złożyć druhowi Tadeuszowi Stankiewiczowi oraz całemu zarządowi oraz wszystkim druhom z jednostki z Dubowa. To, że podjęliście się trudu organizacji tak ważnego wydarzenia bardzo ważnego dla jednostki, dla miejscowości. Dzisiaj na tej uroczystości pojawia się tablica upamiętniająca wszystkich, którzy tworzyli tą jednostkę w minionym wieku. 5 lat temu, w 95. rocznicę, pojawił się właśnie pod tą tablicą święty Florian, patron strażaków. Dziś także 30-lecie obchodzi Uczniowski Ludowo-Pożarniczy Klub Sportowy Florian, założony przez ówczesnego prezesa świętej pamięci Tadeusza Maziejuka, naczelnika gminy. To był pierwszy w Polsce uczniowski sportowy klub, za którego przykładem, proszę Państwa, powstały kolejne, nie tylko w gminie, ale również w Polsce. Dziś na ręce prezesa Kamila Frączka kieruję podziękowania za aktywność w sferze sportowej i społecznej oraz zaangażowanie. Druhowie, obecnie dzisiaj ze sztandarem wchodzicie w kolejne stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubowie. Niech ten symbol i ten sztandar będzie znakiem tożsamości i przywiązania do waszej jednostki. Na zakończenie chciałbym w imieniu swoim oraz całego zarządu oddziału gminnego serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom za uczestnictwo, wam, druhom, za organizację i życzę przede wszystkim kolejnych pięknych jubileuszy i trwania również was w tej jednostkę. Zawsze gotowi do trudnej drogi.